Cześć wszystkim, z tej strony Anon i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w innej scenerii, ponieważ jest przepiękna pogoda i uznałam, że dzisiaj jest filmik też trochę innej wersji, więc jest to idealne miejsce, żeby nagrać dla was wstęp. Więc tak, w dzisiejszym filmiku pokażę wam moją i moich przyjaciółek z roku wyprawę do Londynu, nagraną za pomocą mojego telefonu iPhone'a 15 Pro Max. Dzięki mojemu telefonowi nie musiałam się martwić o żadną kamerę, żeby mieć ze sobą mikrofon i przejściówki, lampę, cokolwiek. Miałam wszystko pod ręką, mogłam nagrywać w każdym momencie, też nie nosząc zbyt dużo rzeczy ze sobą po mieście. Więc ja zapraszam was do oglądania i zobaczcie, jak wyglądała nasza wyprawa do Londynu. Siemanko, kochani, w dniu 0/1 naszego wyjazdu. Dzisiaj jest piątek, czyli dzisiaj wylatujemy do Londynu. I chciałam wam pokazać, jak się wszystko prezentuje w dniu tak zwanym, powiedzmy, zero, ponieważ wylatujemy dopiero wieczorem, będziemy koło północy na miejscu, więc nazwijmy go dniem zero. Tak, jest godzina, już mówię, 9:23, o Jezu, mam chrypę. 9:23, ja się już umyłam włosy przed wyjazdem, ponieważ mam na 14 zajęcia i chciałam być już rano, wiecie, przygotowana, pachnąca, piękna i w ogóle. Tak, mam przygotowane już rzeczy. Mam mój plecaczek, ponieważ lecimy tylko z bagażem podręcznym, więc jestem spakowana. No i do tego mam na zajęcia torbę, ponieważ mam laboratoria, na które potrzebuję mieć fartuch, zeszyt zwykły, długopis jakoś, nie wiem, zapalniczkę. Więc to wszystko mam w tej torbie dodatkowej, więc jadąc na uczelnię będę spakowana w plecaczek i torbę. Jakie plany teraz? Pójdę zjeść śniadanie i ogarnę się już finalnie, jak wysuszę włosy. Przebiorę się, bo póki co jestem jeszcze w dresach. A najcięższe rzeczy muszę założyć na siebie, więc spodnie i moją grubą bluzę, którą biorę do Londynu. No i pewnie słyszymy się, jak będę wychodzić. Okej, okay, więc ja już się ubrałam. Ogólnie mam crop topa, moje ulubione serduszko, bluzę, jeansy i założę moje skórzane buty. Torba na labie jest, plecak jest. No i właśnie zbieram się na pociąg i lecimy dalej. Okej, okay. Jesteśmy w dniu pierwszym, idziemy sobie teraz na metro. Zjadłyśmy śniadanie? Ogarnęłyśmy się, nie dostałyśmy się do internetu. Dziewczyny idą za mną. I co? I lecimy zwiedzać w takim razie dzisiaj wiele, wiele miejsc. Będziemy chodzić z buta, ale głównie idziemy teraz na metro. No i widzimy się potem.
Dobra, mamy update sytuacji. Jest która godzina, Madzia? 20:41. 20:41, dopiero wróciłyśmy do domu. Zrobiłyśmy sobie zakupy, które są tam. Będziemy zaraz oglądać film. Zuzia się myje, pokładało się prysznic, który jest absolutnie straszny. Tak, Madzia nam przytakuje z boku. I kupiłam sobie różdżkę, więc zaraz ją sobie odpakujemy, co tutaj mamy, bo mam różdżkę! Więc mamy różdżkę. Więc mamy różdżkę Dumbledora, bo zdecydowałyśmy, że różdżka, czarna różdżka, to jest wybór dla mnie. Więc mamy ją zapakowaną. Były w ogóle dwie wersje. Była z tego sklepu Billandera, ale kosztowała 5 funtów więcej i uznałyśmy, że ładniejsze opakowanie jest tego warte. Więc let's see, jak to wygląda. Amazing. Mamy co? Gąbeczkę i jest wciąż ładnie zapakowana. Nie wiem, czemu ludzie kazali dopłacać. I w środku mamy różdżkę. Mogę rzucić zaklęcia. Dobra. Well, kochani, mamy płacz przez łzy, bo wyszła tam zupa z kubełka. Wyrwana trochę. No, miało być tak. Wyszło, miało, wyszło dobrze. Wyszło jak zawsze. Więc... powiem wam. Cheers. Okej, dziewczyny wołają koty z przodu. No właśnie, zaklinają koty. Witamy w dniu trzecim. Dzisiaj w planach mamy... łapanie kota. Mamy łapanie kota. A poza łapaniem kota mamy w planach Muzeum Historii Naturalnej, National Museum. Do tego peron 9 3/4 i jakieś atrakcje, których wczoraj nie zaliczyłyśmy, mimo że zaliczyłyśmy ich ogrom, bo przeszliśmy 17 km. Więc zrobiłyśmy giga spacer. Właśnie dochodzimy do Homerton Overground. Jedziemy chyba 3 stacje pociągiem. I potem wsiadamy się w metro do the underground. I lecimy właśnie na Muzeum Historii Naturalnej. Mamy na 10:15 wejście. Jest godzina, słuchajcie, 9:05, więc mamy akurat godzinkę, żeby sobie dojechać, ale chciałyśmy być zapasem, bo wiecie, nie będziemy wiedziały, gdzie tam wejść, jak się odnaleźć, więc chcemy mieć, wiecie, zapasik. No, ogólnie zjedliśmy się tylko, ogarnęliśmy się. No i lecimy. Okej, okay guys, mamy update sytuacji. Madzia nie zdążyła wsiąść do pociągu, więc wsiadłyśmy na stawkę Kennington i czekamy na Madzie. Może gdzieś tutaj zaraz wysiądzie do nas. O, jest ona! Znalazła się. Udało się.
dobrze, kochani, witamy Was w dniu trzecim, czyli ostatnim dniu naszego wyjazdu. My się już ogarnęłyśmy, jesteśmy spakowane i wyruszamy naszą podróż końcową, bo o 16 pociąg mamy skądś tam autobus na lotnisko. Więc jest w ogóle, która? 9.50, więc mamy ponad 6 godzin tego autobusu. Więc jedziemy teraz na Nothing Hill. Madzia chce do Uniqlo. Potem się śmigniemy pod ten autobus i będziemy szukać czegoś tam do jedzenia. No i tak wygląda plan na dzisiejszy dzień. Dzisiaj no spokojnie, no bo jesteśmy już jakby spakowane z plecakami i rzeczami na lotnisko do domu. Dlatego dzisiaj na spokojnie, dwie rzeczy, może coś po drodze się zobaczy jeszcze, zobaczymy. Więc jak widzieliście, nasza wyprawa była po prostu niesamowita. Zwiedziłyśmy mnóstwo rzeczy, dowiedziałyśmy się naprawdę sporo. Poznałyśmy mnóstwo świetnych ludzi, w ogóle Brytyjczycy są niesamowici. Zwiedziłyśmy tak piękne miejsca, że po prostu ciągle chodziłyśmy z telefonami, nie mogąc przestać nagrywać. Uważam, że to był cudowny wyjazd i jestem za niego strasznie, strasznie wdzięczna. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni wyjazd w naszym trio. Jak widzieliście, zrobiłyśmy tysiące kroków, dziesiątki kilometrów. Przez cały wyjazd chyba zrobiłyśmy około 30 kilometrów na nogach, więc to jest po prostu niesamowita ilość. Więc jeżeli nasz filmik Wam się spodobał, zapraszamy do komentowania, lajkowania, no i oczywiście subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnych. A więc, pa pa!